Cześć, witam wszystkich serdecznie. Chciałem w tym krótkim, szybkim poradniku pokazać Wam, jak sparować tutaj wyświetlacz TFT w motocyklach BMW z intercomem Cardo Pack Talk Bolt i oczywiście telefon, tak abyście mieli pełny dostęp i do możliwości dzwonienia przez motocykl i nawigacji i mediów. W pierwszym kroku, co musimy zrobić, no to oczywiście uruchomić sobie wyświetlacz TFT. Musimy chwileczkę zaczekać. Przechodzimy sobie tutaj oczywiście manetką w dół do menu. Ustawienia. Połączenia. I mamy dwie opcje. Jedno to jest ustawienie urządzenia mobilnego, tutaj telefonu. No i opcja numer dwa to jest dodanie kasku, czyli naszego Cardo w tym przypadku. No i teraz tak, ja wpierw dodaję sobie tutaj urządzenie, czyli mój motocykl. Tutaj jak widzicie, ja mam akurat już tutaj opcję, że mogę sobie go sparować i powinno go powiązać ponownie. Tutaj dajemy tylko powiąż. Zezwalaj na kontakty. OK. No ale teraz tak, jak wejdziemy sobie do tego wcześniejszego menu, no to będziemy mieć na przykład nawigację, ale nie ma ustawień mediów ani telefonu. Jak sobie klikniemy, że chcemy skorzystać z mediów lub z telefonu, czynność niemożliwa, podłącz kask. OK. I teraz tak. Ja sobie wchodzę w aplikację na telefonie Cardo. I będzie próbował teraz się łączyć. Jak w Cardo z kaskiem telefon dodaję sobie jako pierwsze urządzenie, a motocykl BMW jako drugie. Musimy sobie Cardo włączyć. Zobaczę, czy mi się tutaj połączy. Ale nie łączy się. No i dobrze. I prosi o połączenie, więc przytrzymujemy ten przycisk na dół. Tylko czekajcie, bo to trzeba na początku włączenia Cardo zrobić. Czyli włączamy nasze Cardo. Akurat połączył się. Połączył się z BMW, ale to usuniemy. Potwierdzamy usunięcie. No i tutaj mamy tylko sparowany w tym momencie mój telefon, co jest też tutaj pokazane ikonką na tym wyświetlaczu TFT.
No i jeszcze raz. Czyli włączamy Cardo. I przy włączeniu Cardo przytrzymujemy ten przycisk na dół, tak aby te diody mrugały na czerwono-niebiesko. Ja mam zwykłą wersję. Przechodzę sobie tutaj w aplikacji. Jest moje Cardo. Powiąż. No i w tym momencie mam już dostęp do Cardo, ale tylko i wyłącznie z telefonu. Tak, czyli okej. Mamy z aplikacji tylko, ale nie mamy możliwości w tym momencie korzystania z tego wyświetlacza TFT w BMW. No i musimy sobie to dodać. Czyli wchodzimy znowu sobie w ustawienia, połączenia, kask kierowcy. I teraz tak, znowu wyłączamy Cardo. Włączamy Cardo. Okej, czekajcie, bo trzeba wejść do parowania numer 2. OK, czyli wchodzimy w parowanie i przyciskamy ten przycisk drugi raz. Czekajcie, bo akurat właśnie ktoś do mnie dzwonił. Czyli jeszcze raz. Wchodzimy w opcję parowania. I klikamy dwa razy. Teraz parowanie kasków motocyklu. Dajemy opcję skanowania. Wykryło nasze Cardo. Dajemy, aby połączyło. I wtedy mamy sparowane w Cardo. Mamy sparowaną opcję dwóch urządzeń. Czyli pierwsze nasze urządzenie to jest telefon, a drugie nasze urządzenie to jest motocykl. I w tym momencie mamy pełną funkcjonalność wszystkich ustawień, takich jak nawigacja, media, telefon, i możemy się bawić. Więc da się to w Cardo zrobić tak, żeby rozmawiać ze wszystkimi w tym trybie DMC, słuchać radia ewentualnie, słuchać też komend głosowych, także da się tutaj wszystko zrobić bez żadnego problemu. Także tyle w tym filmiku, to miał być szybki, krótki poradnik. Trzymajcie się, cześć, jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie pod filmem na dole.